Cześć, z tej strony Krowa. Ostatnio głośno jest na temat obiektywów, które określane są mianem bubble bokeh. Tak między innymi świeżo wchodzący do nas obiektyw TT Artisan 100 mm ze światłem 2,8 jest takim mianem oznaczony. Natomiast dzisiaj chciałem pokazać obiektyw, który można było powiedzieć jest obiektywem, który nie był stworzony jako obiektyw w bubble bokeh, ale takowym generalnie obiektywem z uwagi na swoją charakterystykę się stał. Jest to trioplan 100 mm, światło 2,8 z tak zwanym Red V Meyer Optik Gorlitz. Jest to obiektyw, nie będę ukrywał, o niewyobrażalnych właściwościach. Ten obiektyw w mocowaniu Exacta jest zamocowany przez adapter KNF Concept do też bardzo zacnego body, jakim jest Fujifilm X-T5, czyli krop o bardzo gęstej matrycy. I ten właśnie obiektyw jest wręcz niewyobrażalny, jeśli chodzi o bokeh. Nie będę ukrywał, jest to obiektyw, który na rynku kosztuje dosyć drogo, także nie ma się co tutaj spodziewać, ani raczej nie ma co również go cenowo porównywać z TT Artisanem, który będzie za 899 zł w sprzedaży. Ten obiektyw używany kosztuje u nas 3200 zł. Mówię o trioplanie. Taki element, na który warto zwrócić uwagę, to jest pierścień ustawiania ostrości. Ja może go przekręcę do samego początku. Zwróć uwagę, ile to trwa, nie? Minimalna odległość ostrzenia to trzeba byłoby sięgnąć na dane docelowo, natomiast myślę, że około 1 metra, tak mi się wydaje. Albo może i 90 cm, tak jak jest to w TT Artisanie. Ale zwróć uwagę na taką bardzo rzadko spotykaną rzecz. Zwróć uwagę, że tutaj, w tym miejscu, mamy minimum, a tutaj mamy maksimum, tak? I obiektyw ostrzy do ponad 30 metrów, a potem wpada w nieskończoność. I teraz zwróć uwagę, ile trzeba wykonać obrotu. To prawie cały obrot trzeba wykonać, aby ostrzyć na nieskończoność. Co to daje? Można powiedzieć, mało osób zwraca na to uwagę, ale to jest jednak coś niezmiernie istotnego. A mianowicie... Zwróćcie uwagę, że między 7 metrami, na przykład między 10 metrami a 4 metrami trzeba wykonać niemały obrót. Co to oznacza? Oznacza to, że ten obiektyw jest gigantycznie precyzyjny. Umożliwia od, w zasadzie można by powiedzieć, że od 3 metrów, jeszcze sobie spojrzę, to trzeba pół obrotu pierścienia wykonać. W obiektywach z autofokusem zazwyczaj jest tak, że ten obrót ma może 25, no 40 stopni, a za, można powiedzieć, jakość ostrzenia odpowiada silnik krokowy, który niestety, jak chcemy ustawiać ostrość ręcznie na obiektywie autofokus, to bardzo często nam się nie udaje, jest niedokładnie, ale silnik krokowy sobie z tym radzi. W przypadku typowo manualnych obiektywów, tutaj mówimy między innymi o takim właśnie trioplanie, producent zapewnił nam właśnie między innymi taki pierścień, dzięki któremu jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie ustawić ostrość obiektywu. I to jest coś, co przeważa w manualnych obiektywach nad obiektywami z autofokusem. Tam się stosuje po prostu silniki krokowe, a tutaj mamy możliwość ręcznego ostrzenia. W przypadku przysłony. Przysłonę możemy ustawiać od 2,8 do 16.
Także nie będę ukrywał, że zakres jest taki, bym powiedział, standardowy, ale to, co jest istotne, na 2,8 mamy słynne okręgi bubble bokeh, czyli te okręgi takie, można powiedzieć, z efektami. Ja może zaraz spróbuję tutaj coś pokazać. Zobaczmy, czy ten sprzęt jest włączony. Bo wcześniej się nim tutaj troszeczkę bawiłem. Takie okręgi bubble bokeh, momencik, momencik. O, takie charakterystyczne okręgi są między innymi na przesłonie f2,8. To jest przy maksymalnym skręceniu obiektywu na minimum. One nam wtedy takie fantazyjne wychodzą. Ale cały czas przez pełną, praktycznie przez pełną, przez pełny zakres ustawiania ostrości te okręgi, można powiedzieć, cały czas pojawiają się właśnie takie fantastyczne po prostu. Co nawet widać tutaj. Autobus jechał i światła, można powiedzieć, jego się za dnia tak fajnie ułożyły w takie okręgi. Także szczerze powiem, że no, obiektyw rozwala system, jak dla mnie. A tak chciałem o nim wspomnieć między innymi dlatego, że no, że teraz wyraźnie będzie widać, że będzie pojarka na punkcie tego bubble bokeh. I nie będę ukrywał, że patrząc między innymi na to, co producent przygotował, TT Artisan, to tak mi się skojarzył ten trioplan Red V, który również na aukcjach na eBayu potrafi dochodzić do jakichś po prostu astronomicznych sum. Także mamy taką jedną sztukę u nas i zachęcam, żeby się nią zainteresować, jeżeli komuś zależy na jakimś fajnym portrecie bądź po prostu efektach. Mamy jedną taką sztukę. To jest tego rodzaju kwestia. Ja myślę, że za jakiś czas być może zabiorę tego XT5 i pobawię się między innymi zarówno tym trioplanem, jak i TT Artisanem i sprawdzimy realnie, co te dwa obiektywy sobą prezentują. Ale powiem, że ta egzakta, no to jest kozak, no co tu dużo mówić. Także ten Fujifilm T5, XT5 u nas się znajduje, jest to piątka z przebiegiem 14807. No myślę, że z 10 zdjęć można jeszcze dorzucić, bo tutaj trochę popstrykałem, także no puszka jest godna, bo po prostu bardzo gęsta matryca i obiektyw, który całkowicie sobie z tym poradzi. Także bardzo fajny zestaw do portretu, do efektów, do zdjęć nocnych szczególnie, żeby ustrzelić właśnie te okręgi bubble bokeh. No to jest coś kozackiego. No tyle w skrócie. Krowa pozdrawia. Na razie.